Cześć! Witam wszystkie dzieci małe i duże z tej strony Lis Edziu. A dziś moim gościem jest Juziu. Witam cię serdecznie, Juziu. Cześć! Cześć! Ale masz śmieszny głos. Dzisiaj zaprosiłem Juzia specjalnie do mnie po to, żeby porozmawiać z nim. Wiecie o czym? Jak nie wiecie, to posłuchajcie. O czym, Juziu, chcemy porozmawiać? O latarniach! Morskich. No właśnie. Bo nie wiem, czy wiecie, latarnie morskie są pięknymi zabytkami. Tak, tak, w tej chwili to głównie zabytki, ale kiedyś, 100, 200 lat temu, a nawet dawniej, choćby w starożytnej Grecji, były to takie znaki nawigacyjne, które pomagały wszystkim pływakom, wszystkim żeglarzom, osobom, które ujarzmiały statki, dotrzeć na ląd. Wtedy to światło bardzo im pomagało, prawda, Juziu? Chciałeś coś dodać? Chciałem dodać to, że latarnie właśnie na przykład w tym. Gdzie? W... Bo dużo ich mamy w Polsce, prawda? Tak, i nie wiem nawet o której powiedzieć. To może zanim zaczniemy o latarniach, powiem krótko jeszcze o tym, że dzisiaj te latarnie są głównie zabytkami, ale można je zwiedzać. W Polsce ile mamy latarni, jak myślisz? Mi się wydaje, że mieliśmy jakieś 16. No właśnie, a ja słyszałem nawet o 17, bo często mówi się, że w Sopocie także jest latarnia morska, choć nie wszyscy się z tym zgadzają. No dobrze, ale po kolei. Wiem, że wybrałeś kilka zdjęć. Masz tu chyba zdjęcie największej latarni w Polsce. No i jednej największych na świecie. Nawet na świecie? Tak. Jaka to latarnia? Świnoujście. Zaprezentuj mi ją, proszę. O, i jeszcze naszym dzieciom, tak. To jest właśnie latarnia w Świnoujściu, która, jeśli dobrze pamiętam, w razie czego mnie popraw, ma 68 metrów wysokości. Super. No właśnie. I znajduje się w Świnoujściu, a więc na zachodnim brzegu Polski. A najmniejsza latarnia, gdzie się znajduje? Najmniejsza latarnia znajduje się w... Chyba w Jastarni, ale wiem, że tego zdjęcia raczej tu nie przygotowaliśmy. W Jastarni. No właśnie. Jaką ona ma wysokość? Zwykle jedna. 11 metrów, ale tu pokazuje, że mam 13, ale jest 11. To dużo mniej, to jest prawie 5 razy mniej. No dobrze, nie zmienia to faktu, że każdą latarnię można zobaczyć. Albo z bliska, albo na nią wejść. Czy ty już wchodziłeś na jakieś latarnie? Wchodziłem na latarnię w Gdańsku, w Kołobrzegu, w Świnoujściu, w Tilo, w Niechorzu. To bardzo dużo tych latarni widziałeś. No dużo. Wiesz, że lisów nie wpuszczają na latarnię? No szkoda. Ja nie mogłem być na żadnej, ale chętnie o nich posłucham. To powiedz mi w takim razie, Juziu, która latarnia, ale zostaw moją rękę, bo mnie boli dzisiaj. Która latarnia podobała się tobie najbardziej? Najbardziej mi się podobała latarnia w... Chyba... Stilo. Stilo. A, to jest ta latarnia, gdzie jest napisane koniec świata. Dlaczego? Bo tam ktoś takie coś nakleił. Ja nawet się zastanawiałem. I co z tego wynikało? Jak ktoś to wykleił? Po prostu. No dobrze, a nie wiem czy wiesz, nie wiem czy wy wiecie, drogie dzieci, że tam nad morzem, koło latarni Stilo, zdarzył się kiedyś wielki, straszny wypadek i wiele tysięcy ludzi utonęło. To był taki statek Wilhelm Gustloff, no straszna historia związana z II wojną, ale dzisiaj o niej mówić nie będziemy. Juziu, ponieważ ty jesteś wspaniałym podróżnikiem, wiem, że masz tutaj coś niesamowitego. Podobno otrzymałeś w tym roku, nie, już w poprzednim, w roku 2021 brązową odznakę miłośnika latarni morskich. Oczywiście, to jest to. A, no proszę. Co trzeba było zrobić, żeby taką odznakę dostać? Trzeba było odwiedzić 4 latarnie morskie. I zebrać pieczątki. Tak. Gdzie te pieczątki zbierałeś? Do jakiejś książeczki? Takiego. A, ja mam to pod nosem, a nie widziałem. Teraz już widzę. I tam są te pieczątki. No dobrze, jakie plany na ten rok? Wybierasz się do jakiejś latarni? Chciałbym się wybrać na przykład do latarni, w której nie byłam, czyli na przykład do Rozewia. Rozewie. Tam podobno 2 latarnie są nawet, co? No albo chciałbym, w tym roku chciałbym odwiedzić wszystkie latarnie, na których nie byłem. O, to plany są ambitne. A wiesz, że latarnia w Rozewiu, najstarsza latarnia w Polsce, ma już 200 lat? Bardzo stara jest też książka. Przepraszam cię bardzo, mówiłem, że ręka mnie boli. Możesz mi podać tą książkę? Albo pokazać ją wszystkim? O właśnie, bardzo stara jest również książka Henryka Sienkiewicza pod tytułem Latarnik. To jest taka smutna dosyć opowieść, ale bardzo, bardzo ciekawa, opowiadająca o latarniku skawińskim,
który spędzał na latarni dużą część życia. No i jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak ta historia się skończyła, to życzymy Wam miłej lektury. A dzisiaj, Józiu, przybijemy piątkę? Tylko delikatnie, bo łapka mnie boli. O, właśnie tak, dziękuję. Dziękuję Tobie za piękną opowieść o latarniach. I mam nadzieję, spotkamy się już wkrótce. Pomożesz mi następnym razem? Tak. Dobrze, nie wiem jeszcze o czym porozmawiamy, ale jakiś temat wymyślimy. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku! Do zobaczenia! I szczęśliwych ferii! Cześć!